flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Witam wszystkich serdecznie z samochodowego studia. Słuchajcie, jedziemy na próbę 0-100. Próby 0-100 chyba u mnie nie było już ponad rok. Także powiem wam szczerze, że troszeczkę się czuję jak taki nowicjusz w tej dziedzinie. No zdecydowałem się na próbę 0-100, bo taki samochód chyba się u mnie już nie powtórzy. A jaki samochód to już widzieliście na przebitkach? V60 Polestar, i to Polestar 3-litrowy, nie 2-litrowy. Samochód dostępny między 2014 a 2015 rokiem. Samochód, który, słuchajcie, został przebudowany tak naprawdę przez inżynierów Polestara. Volvo dało tutaj troszeczkę wolnej ręki, tak to bym powiedział, inżynierom. Polestar Engineering, tak dokładnie się nazywa. No i tutaj auto powstało naprawdę takie, nazwijmy to, zwariowane. Auto, które ma inny układ hamulcowy, ma inne zawieszenie oparte na amortyzatorach Ohlinsa. Układ hamulcowy z przodu z sześciotoczkowymi zaciskami hamulcowymi. Samochód przeprojektowany, taki troszeczkę sportowy, rasowy. No i tutaj robi robotę silnik. 3-litrowa, rzędowa, sześciocylindrowa jednostka benzynowa. No i w wersji tej Polestar ma 350 koni. I słuchajcie, 500 Nm to jest bardzo dobry wynik. Dlaczego tutaj uzyskano 350 koni, a w wersjach cywilnych, tak to nazwijmy, jest 304 konie, a po optymalizacji Polestar 329? No, uzyskano to tym, że wstawiono tutaj inny zupełnie, słuchajcie, intercooler. I to jest faktycznie bolączka silników 3 litry turbo. Jeżeli ktoś ma tę szóstkę, chcecie poprawić sobie moc, no to najprościej, nie ma co się, słuchajcie, zastanawiać, wymieniacie intercooler na jakiś taki lepszy, nie wiem, FMiKa i po prostu wtedy wasz samochód odżyje. Dzisiaj mamy 29 stopni, a było wcześniej 33-35 i właśnie w takich temperaturach te szóstki troszeczkę tracą swoje właściwości jezdne. Mam nadzieję, że dobrze tutaj słychać, za chwilkę sobie zrobię odsłuch. No i co, jedziemy, słuchajcie, na próbę 0-100 i zrobimy jeszcze próbę przyspieszenia chyba 60-80 albo 60-100, takiej troszeczkę próby elastyczności, zobaczycie, jak ten samochód się zbiera. Zupełnie inna jazda jest niż zwykłą T6. Ja mam do czynienia z T6 na co dzień. Miałem T6 S80, miałem S60 Polestar, tą przed 2014 rokiem. To też była fabryczny Polestar, tylko wtedy nie było takiej zwariowanej wersji. Ta wersja pojawiła się w 2014 roku, którą dzisiaj jedziemy. I co? I słuchajcie, zrobimy sobie właśnie takie próby jak kiedyś, czyli 0-100. Tutaj ma być poniżej 5 sekund, ma być 4,9 do setki. Także zobaczymy, czy ten samochód faktycznie tyle daje radę. Co tutaj jest jeszcze zmienione oprócz intercooleru, oprócz, słuchajcie, zawieszenia, oprócz układu hamulcowego z przodu, zaznaczam, z tyłu moim zdaniem układ hamulcowy jest taki sam. Mamy aktywny wydech. Teraz sobie jedziemy, słuchajcie, spokojnie, na zwykłym tak naprawdę trybie, a włączymy za chwilkę, posłuchajcie sobie, tryb sportowy i posłuchajcie. No i w trybie sportowym przepustnica wydechu się otwiera. Tak jak słyszycie, samochód długo ciągnie na biegach, także jest bardzo fajna sprawa z tym wydechem. Nie podoba mi się cold start w tym samochodzie. Dla mnie jest taki za płaski, nie ma takiej głębi. No ale cold start nie jest na otwartej przepustnicy. Tutaj nie ma przycisku do otwarcia przepustnicy, słuchajcie, tylko jest po prostu tryb sportowy skrzyni. To jest tryb sportowy tego samochodu. Nie możemy tego zrobić, tego trybu otwartej przepustnicy, na postoju, no bo cały czas jesteśmy tak jakby na biegu. Tutaj, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, mamy zwykłą, klasyczną, hydrauliczną, sześciostopniową skrzynię, także musicie zrozumieć, że no, nie ma jak tego tak naprawdę pokazać. I ten cold start nie ma takiego, wiecie, takiej chropowatości fajnej. Dobra, dojeżdżamy, słuchajcie, na próbę 0-100. Ja mam oczywiście aplikację Draghi, także tutaj będą naprawdę pomiary bardzo, bardzo dokładne.
Także zobaczymy, jak sobie Polestar poradzi i czy faktycznie osiągniemy ten wynik 4,9. Z tego co pamiętam, to chyba T6, moja prywatna S60, wykręciła tutaj coś poniżej 6 sekund, 5,8 albo 5,4, już nie pamiętam. Więc ten samochód powinien być zdecydowanie szybszy, także za chwilkę zaczniemy, słuchajcie, pomiary. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwszą próbę. Wyłączę sobie nawigację, żeby samochód tutaj nie miał żadnych, wiecie, rzeczy dodatkowych. Mamy delikatnie uchylony szyber dach, żeby też ten dźwięk tutaj no, polepszyć dla Was. No i robimy próbę. Pierwsza 0-100 Volvo V60 Polestar 3-litrowe 350-konne. Także zaczynamy. Wyrywa bardzo mocno. Na liczniku już mamy stówkę. Słuchajcie, na Dragim 5,28. To będziecie widzieć, bo robię rejestr ekranu z Dragiego. Także 5,28 pierwsza próba. Z takiego startu, nazwijmy to delikatnie, że tak powiem, podciągnięty gaz, tak? Czyli mamy na hamulcu delikatnie gaz i but. I robimy, słuchajcie, za chwilkę drugą próbę z powrotem. Zobaczymy, czy coś poprawimy. W trybie sport oczywiście byliśmy. Nie miałem tutaj żadnego, słuchajcie, uślizgu, aczkolwiek uważam, że troszeczkę za wolno mi wstał ten samochód. Czyli ten pierwszy, słuchajcie, etap nie był taki wciskający. Dopiero dosłownie po sekundzie czy po pół sekundy było takie uderzenie mocy. Troszkę pojedziemy dalej, bo było zapiaszczone, żeby nam nie stracił przyczepności. Dobra, mamy Dragiego wyzerowanego i robimy drugą próbę. Teraz zrobimy bez tak zwanego przegazowy. Także uwaga. Wkręca się do 6000 obrotów. Już mamy stówkę na liczniku. A jeżeli chodzi o Dragiego, mamy 5,61, także gorszy wynik. Na razie najlepszy 5,28, także jeszcze zrobimy jedną próbę. Jeszcze dwie próby zrobimy i zobaczymy, czy coś tutaj da się jeszcze poprawić. Dobra, poprawiamy próbę. Ach, teraz pięknie wstał. Chyba będzie najlepszy czas. 5,41, także delikatnie powyżej 5,28. Czyli widzicie, nie możemy zejść poniżej 5 sekund. Ja już nie będę, wiecie, męczył tego auta, bo no nie o to tutaj chodzi. Chcę wam pokazać, jak ten samochód fajnie wstaje i on wstaje dużo lepiej niż seryjna T6, nawet z oprogramowaniem Polestar. Ciekawostka. Tutaj auto jest świeżo po serwisie olejowo-filtrowym. Zrobiony też jest olej w skrzyni biegów, w Haldexie i we wszystkich, wiecie, tutaj rzeczach, w których powinniśmy to zrobić. I do auta było 10 czy 11, słuchajcie, aktualizacji. I te aktualizacje dotyczyły między innymi właśnie Haldexu czy skrzyni biegów i te aktualizacje zostały zrobione w tym samochodzie. Także jest auto świeżo po takich aktualizacjach, co też myślę, że ma jakieś znaczenie. Zrobimy sobie jeszcze jedną próbę. Dragi mam wyzerowany. Także uwaga, powiem Wam, że przyjemny, naprawdę przyjemny teścik. I poszedł. 100. Pięknie. 5,38. Także podobnie jak poprzednio. No tutaj poniżej 5 nie zejdziemy, także co, jedziemy, słuchajcie, za chwilkę na próbę elastyczności, czyli zobaczycie, jak ten samochód fajnie wstaje i pokażę Wam jedną fajną rzecz w tym samochodzie, czyli jak jedziemy stówką, wciśniemy, to tak samo tak naprawdę to auto przyspiesza, jak teraz przyspieszało. Od 0 do 100 to tak samo, słuchajcie, wgniata w fotel. Od 100 do, powiedzmy, nie wiem, zrobimy do 140, no bo takie mamy tutaj warunki, jakie mamy. Do szybszych niestety testów nie możemy tego auta tutaj przeprowadzić zgodnie z przepisami. Zauważyłem, słuchajcie, że Dragi może też zrobić nam pomiar. Czekajcie, ustawię sobie nagrywanie ekranu. Zacznij nagrywać. Może nam zrobić pomiar hamowania. I tutaj będzie mi przydatne to, bo będę chciał zrobić porównanie, że robimy pomiar hamowania, słuchajcie. Stówka jest i hamulec. I mamy awaryjne hamowanie. Nie wiem, czy nam zmierzył, czy nam nie zmierzył. Zmierzył 3,47, słuchajcie. Także to też będą dla mnie dane, które będą cenne z uwagi na to, że chcę porównać hamowanie do RS4, więc tutaj Dragi też taką rzecz nam zrobi. Chyba nam zrobi pomiar 80-120, zaraz zobaczę, bo tak miałem ustawione przynajmniej. No ale co, wyjeżdżamy sobie tutaj na drogę szybkiego ruchu i zobaczymy, czy nam zmierzy, czy nie zmierzy. Jak nie zmierzy, to będę tutaj kombinował z aplikacją, bo dawno, słuchajcie, z tej aplikacji nie korzystałem.
No i dawno 0-100 nie robiłem, także widzicie, że jest uśmiech na mojej twarzy. Nie zrobiliśmy 4,9 według katalogów, ale zrobiliśmy 5,28, co myślę, że przy tej pogodzie jest jak najbardziej ok. Tryb zwykły, słuchajcie. Już mamy 120. Także mamy komunikat, słuchajcie, w Polstarze Speed Warning, że mamy za szybką prędkość, bo czyta nam znaki. Cwaniaczek. Dobra, to mamy zwykły tryb. No i robimy, słuchajcie, tryb sportowy. Zejdziemy sobie poniżej 80. Tak, robi nam, słuchajcie, pomiar na zwykłym trybie 3,63. 80-120. Dobra, mamy 78. I co? Trzymajcie się. Ale redukcja piękna. Pamiętajcie, że mamy tutaj łopatki zmiany biegów. Ależ to idzie, słuchajcie. Coś pięknego. Coś pięknego, jak ten samochód idzie. 3,49. Oczywiście zrobimy nawrotkę i powtórzymy to. Chociaż co będziemy robić nawrotkę? Jeszcze zdążymy, to jest Polstar. Zejdziemy tylko poniżej 80. Łopatką mu pomogę troszeczkę. Na trójeczkę. I jedziemy z trójki. Na jednym biegu, słuchajcie, 3,50, między 80 a 120 mamy 3,50, 3,49. Piękny wynik. To jest, wiecie, to jest tak, jakbyście przyspieszali od 0 do 100, to w wyższej fazie obrotów ten samochód przyspiesza tak samo. No i jak jest tryb sportowy, mamy otwartą tą przepustnicę i ten samochód naprawdę bardzo ładnie się wkręca i ten dźwięk wtedy może Wam się podobać. Mi osobiście się podoba. No nie jest to dźwięk V8, ale słuchajcie, jest taki... taki wygar fajny tej sześciocylindrówki rzędowej. Coś pięknego. Oczywiście uważam, że jak na tak samochód zaawansowany technologicznie i tutaj wiecie, niby inżynierowie Polstara grzebali, mieli wolną rękę i tak dalej, to zresztą zobaczycie sobie, bo jest prezentacja tego samochodu u mnie na kanale, to uważam, że ten samochód jest za mało przeprojektowany, za mało szalony, ten samochód jest za bardzo poprawny. To auto powinno się drzeć jeszcze głośniej niż się drze teraz. Powinno mieć hamulce przód, tył po prostu takie, że wiecie, no zatrzymują się w miejscu i powinien ten samochód po prostu mieć więcej takich rzeczy, tak jak w środku. Brakuje mi takich z prawdziwego zdarzenia kubełkowych foteli. Te fotele za mało się różnią, one dobrze trzymają, jeżeli chodzi o trzymanie boczne, ale one za mało się różnią, jeżeli chodzi o taką seryjną wersję. One wręcz są takie same, oprócz tego, że mamy niebieskie przeszycia, to nic więcej tutaj nie mamy. Dlaczego? Słuchajcie, dlaczego Volvo nie zaszalało mocniej? Dlaczego? Dobra, jedziemy, słuchajcie, 40 na godzinę, wychodzimy z łuku i dzida. No tutaj musimy jechać zgodnie z przepisami, słuchajcie, także nie będziemy tutaj szaleć. Jest coś pięknego, słuchajcie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba i ten samochód, słuchajcie, no jedziemy sobie teraz powiedzmy stówką i zobaczcie, co się dzieje. Nie mogę powiedzieć, ile mamy. No i hamulce są naprawdę dużo, dużo bardziej poprawione w stosunku do serii. Seria nie ma w ogóle hamulcy. Tam też fajną modyfikacją jest zmiana na większe tarcze. Ja w swojej S60 zmieniałem na tarczę od XC90. Tutaj jest tak duża tarcza, słuchajcie, że nie zapakujecie 19-calowej felgi. Jest tylko jedna 19-calowa felga, która pasuje do tego modelu. Jakaś tam specjalna. Nie wiem teraz, jak ta felga się nazywa, nieważne. Tutaj aktualnie samochód jest na oryginalnych 20-calowych felgach polstarowych. Dobra, słuchajcie, mam tutaj nagrane wszystko. Mam nagrany ekran z Dragiego, także będę Wam wrzucał to też w tym filmie. Spróbuję to jakoś fajnie zmontować. Nie będziemy już tutaj auta męczyć. Oczywiście zgodę na nagranie tego dostałem od nowego właściciela tego pojazdu. No i nie ma co się dziwić. Ten samochód, słuchajcie, do tego służy. Służy do tego, żeby się po prostu cieszyć i nim bawić. No i ten samochód będzie normalnie użytkowany przez nowego właściciela. Powiem Wam, jakie jest spalanie aktualne, bo pewnie nikt w to nie uwierzy i zrobię taką przebitkę, żebyście to też zobaczyli. 10,7, słuchajcie, 3-litrowy silnik T6, 6-cylindrowy rzędowy. Oczywiście, to jest spalanie uwzględniające moje szarże dzisiaj i 1300 km przejechane po Szwecji. Auto jest sprowadzone ze Szwecji. W Szwecji pamiętajcie, że jeździ się jak najbardziej ekonomicznie i musicie o tym pamiętać.
co powoduje, że wprowadzenie w 2000, słuchajcie, wyłączę tylko Dragiego, bo nam tutaj będzie cały czas gadał, co powoduje, że wprowadzenie silnika czterocylindrowego w 2016 roku do tego modelu i zamienienie właśnie tego silnika na ten czterocylindrowy, który ma de facto 367 koni, czyli więcej o 17 koni, ale ma mniejszy moment obrotowy, no i ogólnie 4 cylindry, a 6 cylindrów, no nie ma, słuchajcie, nigdy porównania. Nigdy czterocylindrowy silnik nie będzie fajniejszy niż sześciocylindrowy. Pamiętajcie, no dla mnie to jest kastrowanie samochodów. No i do czego zmierzam? Tutaj mamy 10,7. Oczywiście producent, Volvo, wiecie, wszyscy specjaliści, no chodzi o to, żeby było auto bardziej ekonomiczne. No nie mogę się powstrzymać. Ależ to idzie, słuchajcie. Ależ to idzie. Piękna sprawa. Producenci tłumaczyli wprowadzenie czterocylindrowego silnika tym, że mamy co? Oszczędność. Ile pali dwulitrowy 367-konny silnik? No więcej pali niż 3-litrowa T6, jeżeli mówimy o spokojnej jeździe. Także to są bzdury, słuchajcie, to co ludzie nam wkładają. Duży silnik wcale dużo nie pali. Dlaczego? Dlatego, że nie potrzebuje aż takiej mocy do rozpędzenia się. Nie potrzebuje tyle zużyć energii, co mały silniczek czterocylindrowy, który tam jest wspomagany kompresorkiem, turbosprężarką i nie wiadomo czym. Tu mamy jedną turbosprężarkę, porządną turbosprężarkę, zwykły wtrysk paliwa. Słuchajcie, tutaj jest zwykły wtrysk pośredni paliwa. Ten silnik normalnie możecie zagazować. To jest w ogóle kolejna rzecz, za którą lubię ten silnik, aczkolwiek ja nie gazuję w ogóle te szóstek. Ja mi to spalanie, wiecie, 11-12 litrów, które mam średnie, jak najbardziej odpowiada. I nie mam zamiaru w ogóle gazować swoich T6, a miałem S80, S60, teraz mam XT60 i wszystkie były wzmocnione programem Polestar. No nie były to tak randomowe samochody jak ten, ale uważam, że ten samochód... A, i kolejna rzecz, zawieszenie Olinsa. Wszyscy testujący ten samochód, jak czytałem wszystkie opinie, po prostu no wybija zęby, twardy i w ogóle. Jedziecie ze mną. Czyli widzicie, żebym, nie wiem, ja tutaj jakoś bardzo podskakiwał i tak dalej. Oczywiście to zawieszenie jest twarde, jest sztywne, ale ono musi być. Ten samochód jest stricte zbudowany do, nazwijmy to, do sportu. To nie jest samochód zwykły, zwyczajny. To jest samochód zaprojektowany przez inżynierów sportowych. Polestar dla Volvo, no to jest taka inżynieria jak, nie wiem, AMG dla Mercedesa, czy dla BMW seria M, tak to nazwijmy. Oczywiście to nie jest taka liga. Volvo i Polestar to jest troszeczkę niższa liga i to postaram się Wam pokazać na porównaniu na filmie, który Was serdecznie zapraszam, czyli V60 kontra RS4 V8. No Volvo tutaj, wiecie, no odstaje, tak? Ale ten samochód też nie jest w takiej kwocie ogromnej i też koszty utrzymania, pamiętajcie, tego samochodu nie są zdecydowanie droższe. Droższe tutaj są hamulce i zawieszenie, a poza tym samochód jest po prostu bardzo, bardzo porządnie wykonany i, że tak powiem, tani w utrzymaniu, bo wiem, bo użytkuję te szóstki od lat i naprawdę te samochody nie przysparzają wielkich kłopotów. Jedynym kłopotem w tych silnikach pojawia się czasami katalizator. Nasz egzemplarz, którym jedziemy, bo też o tym nie powiedziałem, ma bardzo mały przebieg, 66 tysięcy kilometrów. No ja jestem, słuchajcie, zadowolony z tej próby 0-100, z tej próby, nazwijmy to, nie wiem, przyspieszenia 80-120, tak to trzeba nazwać, bo to nie jest żadna elastyczność. Samochód po prostu petarda. Uważam, że na to, co miał zaprezentować, to zaprezentował w 100%. No i wracając do tego zawieszenia, uważam, że wcale nie jest jakoś bardzo twarde. Nie wiem, jak ludzie, którzy, wiecie, zajmują się testami samochodów, mogą coś takiego powiedzieć o takim aucie. To jest samochód stricte, tak jak już mówiłem, ma być sportowy, on ma być twardy, on musi być twardy. Jak wchodzicie, słuchajcie, w zakręt, tutaj mamy jeszcze łopatki, nie wiem, na torze, jak takim samochodem byście pojechali, bo oczywiście można takim autem pojeździć na torze, po to są takie hamulce, żeby one się właśnie nie grzały i tak dalej, po to są łopatki, że sobie, słuchajcie, zmieniacie biegami, czy tam redukujecie właśnie w zakręcie. No i to zawieszenie musi też do tego pasować. Tu nie ma elektrycznej regulacji tego zawieszenia. Można to zawieszenie chyba skręcić ręcznie, o ile się nie mylę. I tak naprawdę tyle. Więc po co komentować coś, że coś jest bardzo twarde, jeszcze wybija zęby, jak ten samochód jeździ po prostu normalnie. W ogóle nie wybija zębów. Bardzo fajnie się nim jeździ. Wręcz powiedział, że jest zbyt komfortowy jak na sportowy samochód. Za mało szalony. Dla mnie ten samochód, słuchajcie, jest za mało oderwany od rzeczywistości. To auto powinno być takie... No nie wiem, jak to nazwać, takie zwariowane, takie po prostu, że wsiadacie i Wam się po prostu ręce trzęsą. A tutaj, no jest takie wszystko niby spoko, niby ekstra, ale czegoś takiego, wiecie, takiego pstryknięcia brakuje, takiego czegoś, że macie ciary.
Tego tutaj nie ma, tego mi brakuje. To jest taka puenta chyba tego samochodu. Ale wiecie, może dlatego, że ja mam do czynienia, nie wiem, z różnymi autami, to coś takiego powiedziałem na koniec, bo Volvo to moja ukochana marka i chyba wszyscy, co oglądają moje filmy, to wiedzą, że ja jestem mega fanem Volvo, a jestem też, wiecie, nazwijmy to uczciwy, czyli mówię to, co myślę, a nie owijam w bawełnę, wiecie, i tak dalej. Także wracamy na plac, widzicie, że przejeżdżamy obok bardzo popularnej w Nieporęcie dzikiej plaży, tak to się nazywa. Nie lubię tego miejsca ze względu na to, że tu są wieczne korki. Są fajniejsze miejsca nad Zegrzem, a nie dzika plaża, to tak jakbyście chcieli kiedyś przyjechać do nas odpocząć. Dobra, słuchajcie, próbę 0-100 uważam za zakończoną. Czy robię jakieś podsumowanie? Chyba nie. Żegnam się z Wami z tego właśnie studia samochodowego Polstara. Nie mylcie, że to jest jedyny Polstar oryginalny. Polstary to jest oryginalny Polstar między 14 a 15 rocznikiem, czy tam od 14 rocznika. Do 2014 roku nie było czegoś takiego jak oryginalny Polstar. Pamiętajcie o tym. Były samochody z optymalizacją Polstar i te, co wychodziły fabrycznie z optymalizacją Polstar, można uznać za samochody oryginalne Polstar. Dlaczego? Dlatego, że fabrycznie już zostały zamówione w salonie z tą optymalizacją, czyli od nowości z tą optymalizacją jeżdżą. Trzymajcie się, na razie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się próba podobała. No i zapraszam do obejrzenia porównania i też będzie próba oczywiście RS4 V8. No jakby nie było, musi być ta próba, jeżeli mamy zrobić porównanie, bo potem muszę to wszystko, wiecie, jakoś połączyć. Także trzymajcie się, na razie. Pozdro!